Nie, nie, nie wrzucaj. Patyczka nie wrzucaj. Nie, 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 tak nie wolno. No i tyle bułka widzę. Czy można rybom dawać pieczywo? Raz na ruski rok można. Bez marmolady? Bez marmolady. Krasnopiórki, ale woda czyściuteńka. Fajnie się odwrócić. Polskie piranie. I piłeczki Jantosia wszędzie. Witajcie z tej strony Maciek i Antoś. Zapraszamy Was na spacerek po ogrodzie. Tak? Kto to jest? Idziemy. Wychodzimy z garażerii. Chodź. Chodź, tam idziemy. Tutaj mamy nowe okna. Nowe, stare okna. Na kolejną dobudówkę do garażerii. Chodź Antosiu, chodź. Zamykamy, niech tam ciepło się zbiera, słoneczka. Garażeria ostatnio była pokazywana. Teraz idziemy na ogród. Piłka gwatemalska. Mała araukaria. Co Antoś, będziesz roślinki pokazywał? Waszyngtonie malutkie, Cordylina Red Star, Robusta, z toskańskiej farmy. To są tegoroczne moje maluszki z rozmnażania jesiennego, czyli mają już prawie rok, prawie rok. Tak. Maureli mniejsze niż w ubiegłym roku. Ma 4,60 parę, czyli o 40 cm jest niższy. No musiałem przerwać, żeby Antka ściągnąć z tych okien, bo to takie żywe, to wszędzie to wejdzie. Zaraz dam ci kije, zaraz. Tutaj mniejsze maurelaski, tutaj mamy Le Conchetti. Dosyć gruby pieniek. Niski, długie liście. Jeszcze się
stubaniec zawija, bo je przenawoziłem. Widać tutaj przenawożenie. Rękę zadrżała i się za bardzo ulało. Co masz? Kwiatuszka. Tak? Urwałeś kwiatuszka? Powąchaj, jak pachnie. O, o, no. Melia o zedrach. Drzewko. Tykwy już tracą liście pomału. Takie węgorze porosły. Moje siewki tajów potraciły liście, zmarniały, ledwo żyją. Też oberwały nawozem. No, za mocną gnojówkę zrobiłem. Za mocną. Tykwy butelkowe takie, czyli te najpopularniejsze. Dosyć spore, wam powiem. Dosyć duże urosły. Tutaj jakaś leży. O. Idziemy dalej. Przejdziemy sobie na ten zakątek trawiasty. Waszyngtonia filifera, która tutaj zimowała, którą obciąłem, wypuściła ile w tym roku? To jest liść ten zeszłoroczny. Mamy, to jest pierwszy listek po ucięciu. Czyli mamy raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. On prawie 9 liści wypuścił. Fortunei w drugi sezon w gruncie. Tutaj są liście zeszłego roku, takie troszkę podniszczone. To wszystko jest nowiutkie. Powiem wam, że było ciepło, rósł wolniej niż teraz. Wydaje mi się, że teraz jakoś lepiej się zbiera. Aha, i tak samo tutaj mniejszy liść, pierwszy, który wypuścił po zdjęciu osłony, po zimie, wczesną wiosną. Niestety pierwszy liść ze środka przygnił, musiałem go wyciągnąć. Ten jest drugi listek, który wyszedł po tym zgniętym i tak to do tej pory powyrastało. Bardzo fajne listeczki, troszkę mniejsze, mniej rozłożyste niż stare, i przyrost pieńka mniej więcej od tego momentu. Tak, Antoś tutaj grasuje. Tutaj malutki trachikarpus. Nowa rozplonice japońskie, niektóre kwitną, przepraszam, kwitną lepiej, niektóre prawie wcale. Brugmansia, nie pamiętam nazwy odmiany, dzisiaj ją trochę poprzycinałem, bo już się za gęsta zrobiła. Dolne liście u tetrapanaksu też powycinałem. Spójrzcie, co tu się stało. Zrobiła się taka szczelina w pniu, ale żyje, rośnie. No tak, tak. A brugmansję jeszcze bardziej będę musiał przyciąć, bo chcę, żeby jak najbardziej pionowo szła do góry, a się tak nie rozkrzaczała na przyszły sezon. Już dwa razy kwitła. Może jeszcze zdążyć trzeci raz zakwitnąć, bo jest pełno tych pąków kwiatowych. Trawa miskant Zebrinus strictus. Ten miskant, no zapomniałem jak ma nazwę.
jak ma na nazwisko, jak się nazywa. No samo siejka katalpy, klony palmowe z biedry, tutaj taka fajna sosenka. Kolejny trachykarpus nowa, już przekwitły liatry kłosowe, kosa drzewinka, kolejny trachykarpus fortunei, daktylowiec, Juka rostrata, cienko. Tutaj gloriosa zielona. Opuncje, agawy i wszędzie obecne te goniczynki, to są szczawiki inaczej. Wszędzie to by wyrastało, a weź to wyplew człowieku stąd. Nie da rady. To jest Jukka karolińska variegata, tutaj gloriosa variegata z kwiatostanem, jeszcze nie rozkwitła, tam kolejna brugmansia, tutaj karłatka, ja zasłaniam, karłatka zimowała tutaj, jeszcze mniejsza jest tutaj posadzona. Figa z nasionek odbiła od poziomu gruntu, bo przymarzła. Albicja, malutkie drzewko, zostawiam ją w gruncie, zobaczymy jak przeżyje. Tutaj eukaliptusy od bocianka. Tak, jeszcze nie podparłem. Drzewa butelkowe, będę musiał to wykopać. Tu. Tutaj gruntowa Waszyngtonia robusta z toskańskiej farmy. Bardzo ładnie rośnie. Fajnie się rozwija. Też będę chciał ją zostawić. Naokoło jeszcze muszę wkopać kabelek grzewczy, jakaś budka z okien, no coś się wymyśli. Tutaj mój szpaler z Basio, basioki też z toskańskiej, te mniejsze, na pewno pamiętacie jak sadziłem, albo i nie, niektórzy. Pomieszane to jest z kukurydzą ozdobną. Jak była kukurydza mniejsza, to jeszcze było ok. Jak to powyrastały takie badyle, to się jedno z drugim kłóci, powiem wam. W przyszłym sezonie chyba osobną jakąś taką rabatkę będę musiał zrobić, albo w jakimś osobnym miejscu te kukurydzy posadzić. Posadzić, żeby się tutaj mi nie kłóciły, a żeby w tym szpalerze rosły no tylko same basio. Tak, Antek tutaj dba o akustykę. Przechodzimy na tą rabatkę tutaj. Insetę glaucum. Obok. No, co ty tam masz? Rurkę, tak? To był. Musa. Tutaj siedzimy. Musa dajało. Już ma też z 2 metry. Kalie przezimowały już chyba trzecią zimę, czy drugą albo trzecią zimę bez wykopywania. Tutaj itinerans Mekong Giant, też widać przenawożenie. Tak się objawia, jak za dużo dostaną koksu.
wypuścił 4 odrosty. Tutaj jeden, drugi, trzeci i tutaj czwarty. No te już troszkę dalej idą od mamuśki. Także będę miał już co wykopać. Wykopię chyba jednego. Resztę zostawimy w gruncie i okryjemy bez ogrzewania, tak jak Basio. Budka styropianowa, zasypiemy, zamykamy i sprawdzimy, czy rzeczywiście to jest takie twarde jak w opisach w internecie. Grand Nine gruntowy. O, właśnie Antoś mi wpadł w kalię. Proszę, odej mi tą rureczkę. Tutaj większy insety glaukum. No i tak, no i tetrapanax. I się wracamy, wracamy. Idziemy. Antoś, tam do rybek idziemy. No, idź do rybek. Dawaj, idziemy, 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 idziemy. No idź, kolego. Kanny jeszcze kwitną i będą kwitnąć do pierwszych mrozów. Kleopatra. Tutaj te tropical stormy. Polish Lady, tu już przekwitły kwiatostany, tutaj wychodzi kolejny nowy. Tam tornado. Generał Eisenhower. Będzie kwitł następny pęd. Tak, tata cię pochuśta. No zaraz cię pochuśtamy. Już. Wolfsong. Tatu, tatu, już tatu idzie, tatu. Poczekaj, tylko pokażę. To jest... jak ona się nazywała? Kto mi powie? Musifolia grande, ale się zawiesiłem. Stuttgart, Durban, Maureli. Niby wariegata, już w ogóle nie wariegata, ale maureli. Najdroższy maureli w tym ogrodzie. Zielistki. Rzewin dłoniasty już też zaczyna pomału gubić te największe liście. Tutaj te mniejsze bananki. Yunanensis. Ten to jest dopiero pudrowany. O. Fascia japońska. Rączniki. Lutario riparius, miskant. Tutaj strelicja regina. Moje strelicje z nasionek. Tam ktoś w komentarzu pytał, jak te strelicje się trzymają. Tam dalej jest Nikolaj. Trawy. Lasecznica. Arundodonax. Też około 4 metrów. Pampasówka, też od zera. Pamiętacie filmiki z ubiegłego roku? Ogromne kwiatostany miała. No jak mówię, w tym roku od zera. Zmarzła zimą, bez okrycia. Basio. Basio, Basio. Basio, Basio.
Tam to są mali Mezinger. Podwójne maureli. Mimoza. Oczko wodne. Pełno piłeczek. To okazja Pink China, Blue Hawaii, Mojito, Galadium Frog in the Blender, Esculenta, Teacup, Coal Miner. Co Antosiu, zaraz mamusia przyjdzie. Kolejny Basio. Co Antosiu? Są rybki? Gdzie są rybki? Mamo! Co? Mamo! Mamo, wołaj mamę, no. Mamo! Basen złożony. Mamo. Już tam kiełkuje trawka. Nic tu nie siałem. Po prostu trawka sobie odbija. Niedługo będzie tutaj zielono. Bananowy szpaler wokół basenu. Już nie chce mi się wypowiadać po kolei nazw odmian. Tu jest zakątek z gunerą. Trzy arbuzy. Takie tycie wczoraj jednego spróbowałem. I największego. Powiem wam, że taki blady jest, bo wewnątrz po mało słońca, ale słodki. Gunera no już też zaczyna mieć przebarwienia, jak co rok zresztą o tej porze. Już pomału się szykuje do spanka. Nie wypadało, ale tu sucho, już liście wiszą. Jeszcze raz ją podleję. Ventricosum. Budleja. Gołąbki. No nie jedź mi tu. Zebrinka. Zapomniałem podlać. Zobaczcie co się stało. Ajajaj. Macie to drogi. Ale okazję. To moja siewka Taja. O, urwałem sierota. Co chcesz? Am. Winogronka? Taki mały winogronek mamy. Chcesz am? Oto. No masz tu. Miam. No masz miam. Chcesz? Nie, nie. No nie, nie. Wie co mówi, bo kwaśne jak jasny pieróg. Miam. Ale okazję. Chodź tato tu. Czekaj, ja spróbuję. Brrr. Ma moc. Kwaśne. Vivax, bambus, alokazja kalidora, spójrzcie jakiego liścia wywaliła, a tylko dlatego, że przestała kwitnąć. I jeśli ktoś nie chce się bawić w kwitnienie alokazji, że coś może jakieś nasionko albo coś się tam rozwinie albo nie, niech to obetnie. Spójrzcie, takie liście trzymała dopóki miała
kwiatostany. Powycinałem kwiatostany, albo one też poumierały, niektóre same. Bum! Momentalnie wielkie liście, bo wszystko pcha kwiatostan. A kwiatostan u Kucing Mask zostawiam, bo właśnie chcę się pobawić w krzyżowanie. Nie wiem, czy mi się to uda, bo jest już późno. Nie wiem, jak to się robi w sumie, ale się dowiem i się pobawimy. Tutaj Alpinia. Kolokazja Blackstem. Rośnie tu, gdzie w tamtym roku. Trochę. No trochę, dwa razy mniejsza. Ale coś tam rośnie. Czarna pantera odpoczywa. Chociaż to się już kończymy. Arno halensis banan. Takie ma ładne odrosty. Koteł. No miau, ale ty krzyczysz. No i już, kończymy ten spacerek. Bipi ripi, philodendron bipi natifidum, tomatopylum bipi natifidum. Jak widać już pióropuszniki, strusie też chcą mi spać. Brzydactwa się porobiły. Tutaj aureosulcata, aureocalius, caulis. Jeszcze jeden badel wypuścił. Co? Zrób papa. Zrób papa ładnie. No. No i to by było na tyle. Nie wiem, o czym konkretny film dla was nagrać. Już wszystko chyba, co dotyczy uprawy takich podstaw, chyba już wszystko nagrałem na ten temat. Jeśli czegoś nie wiecie, nie powiedziałem, zapraszam do oglądania wcześniejszych moich filmów. Jeszcze muszę tak pogrupować te nowe filmy, które ponagrywałem, bo utworzyłem playlisty i tak na kolokazję i alokazję, bananowce, i trzeba to tak porozdzielać do odpowiednich playlist, te moje filmy, żebyście łatwiej sobie znaleźli to, co was interesuje. A na razie taki widok ogólny. Jak jeszcze będzie jakaś ciekawostka, którą będzie warto nagrać, to nagram. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.